Cześć i czołem, Michał z Władek.pl. Słuchajcie, zaczynamy coś zupełnie nowego. Co tydzień w piątek będzie się pojawiał nowy filmik z jakiejś ciekawej atrakcji. To wy piszecie w komentarzach, gdzie mamy się pojawić. Mile są widziane też komentarze typu byłem, widziałem, podobało mi się, bądź się nie podobało. Jak się nie podobało, też to napisz. Niech inni też wiedzą, że było no niezbyt ciekawie. Łapka w górę motywuje nas do dalszego działania. Jeżeli wam się atrakcja nie podobała, nie dawajcie łapek w dół. Dawajcie zawsze łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, a dzisiaj ze mną będą zwiedzać atrakcje Zosia i Natalka. Jesteśmy koło takiej mega ogromnej ryby. Co to jest? To jest płetwal błękitny i już wyłapuję właśnie mały błąd. Nie jest to ryba, a ssak. Jest to płetwal błękitny ważący 200 ton, mający 34 metry długości i jest to największe zwierzę na świecie. Takich modeli w skali 1 do 1 mamy około 50 w parku i oczywiście można je zwiedzić z przewodnikiem i dowiedzieć się oczywiście wiele innych różnych ciekawych rzeczy. Sala z rybami, co to jest? Tak, chatka, w której są ręcznie rzeźbione ryby. Są to ryby różnego rodzaju, są to łososiowate ryby, jesiotrowate, potem są nam morskie, tak? Całą tą tak jakby kolekcję stworzył Waldemar Latoszewski i są te rybki w skali 1 do 1, tak więc można sobie pooglądać, jakie ryby można wyłowić, czy to w Morzu Bałtyckim, czy w jakichś innych cieplejszych rejonach. A co to za pomieszczenie, że takie piski słychać, co? Tak, to jest rozszerzona rzeczywistość, czyli uczestnicy siadają na fotelach, mają na sobie tak zwane właśnie okulusy i zwiedzają praktycznie, mają wokół siebie cały morski świat i mogą poczuć się praktycznie pod wodą. Bardzo, bardzo fajne, niecodzienne przeżycie. Tłumy praktycznie codziennie witają tutaj właśnie na tego pomieszczenia. We Władysławowie jest około 6 takich miejskich placów zabaw. Tutaj mamy taki jeden duży. Co to jest? Największy chyba jakiś taki, takiego dużego nie widziałem. Tak, to jest największy plac zabaw we Władysławowie, który jest liczony w cenę biletu. No, atrakcji jest to nie miara. Dzieciaki mogą się bawić od początku otwarcia parku aż do samego końca. Nikt nie zostanie przez nas wygnany, tak? Tylko dzieciaki mogą bawić się do oporu.
No i mamy dosyć pokaźne akwarium. Ile ma litrów? 10 tysięcy i widnieją w nim dwa rekiny szare, które w początku oczywiście były małe, z biegiem czasu osiągnęły właśnie takie rozmiary. Wśród nich krążą również inne rybki tropikalne, ale nie są one do siebie nastawione agresywnie, żyją w zgodzie, tak więc każdy tutaj może wyjść o każdej porze, pooglądać się, jak żyją i też oczywiście można trafić na porę karmienia. No właśnie, właśnie, kiedy ta pora karmienia? Pora karmienia zazwyczaj jest o 12 lub też 13 i też wieczorem drugi raz o godzinie 17. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie możemy porozmawiać z wielorybem. Jest to tak zwane interaktywne show, w którym możemy porozmawiać z wielorybkiem wyświetlanym na ekranie. On widzi publiczność, słyszy publiczność, można właśnie mu zadawać pytania. Jest to także w celu edukacyjnym, dlatego że dzieciaki oraz dorośli mogą się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat właśnie życia wielorybów oraz także innych zwierząt morskich. Co my tutaj mamy? Dużo klocków. Tak, klocki rozmiarów troszeczkę większych niż takie normalne klocki Lego. Niezwykłe Lego, tak. Niezwykłe Lego. Dzieci mogą sobie budować różnego typu budowle, mogą je burzyć, mogą spędzać praktycznie tutaj cały dzień. Do dyspozycji praktycznie od otwarcia parku do jego zamknięcia. Tak. Ile mamy tu klocków? Klocków jest kilka tysięcy. Tak więc praktycznie czy to grupy liczące 50-100 osób, czy indywidualni goście mogą się spokojnie bawić. Dla każdego jest miejsce i nikomu po prostu klocków nie brakuje. No i jesteśmy już po zwiedzaniu pierwszej atrakcji na potrzeby naszego nowego działu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W komentarzu na dole piszecie, jak było, jakie są Wasze wrażenia z tej atrakcji. Dajecie łapkę w górę, jeżeli Wam się seria podobała. No i zapraszamy za tydzień.